Jednym z ważniejszych postulatów programowych ruchu Kukiz15 były zmiany w Konstytucji Polski prowadzące do zwiększenia siły przebicia oddolnych inicjatyw społecznych oraz ograniczenia zbędnych wydatków i uproszczenia systemu podatkowego. Tak jak powiedział Paweł Kukiz, każdy, kto będzie chciał z nami iść, no to z każdym pójdziemy, jeżeli będziemy szli właśnie w zmiany konstytucyjne, te, które proponujemy, więc myślę, że tu nie będzie przeszkód typu, że ten nie czy ta nie. To się okaże, jak na tą sprawę będą patrzeć inne partie. A to wcale nie jest takie oczywiste, bo ta największa, zwycięska partia, a właściwie jej przedstawiciel, zachowuje daleko posuniętą ostrożność, choć same zmiany konstytucji uważa za konieczne. Konstytucja Polski, którą mamy od 1997 roku, na pewno będzie wymagała uwagi z prostych przyczyn. Wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, zmieniła się sytuacja polityczna i gospodarcza w Europie, natomiast ze względu na to, że to jest najważniejszy akt prawny systematyzujący właściwie porządek prawny w Polsce, poczekajmy z tym jeszcze trochę. Tak ostrożne jak PiS nie jest już PSL, które według wyników sondażowych zdobyło niewiele ponad 5% głosów i ma jasny pogląd na konstytucję jako dokument stały i niezmienny. Wychodzimy z założenia, że konstytucja się nie zmienia na jakieś w zasadzie takiej, że jedno grupowanie chciałoby pewne zmiany zrobić. Patrzymy na to kompleksowo, co służy społeczeństwu i danej partii. My uważamy, że konstytucja, która została uchwalona, była kompromisem ogromnym wielu ugrupowań w Polsce i nie należy tak szybko jej zmieniać. Pierwszą zmianą konstytucyjną, o którą będą zabiegać posłowie ruchu Kukiz15, jest zlikwidowanie progu referendalnego, który naraża wiele referendów na niepowodzenia, a tym samym bardzo obciąża budżet państwa. Czy zmiany te dojdą do skutku? Nie wiadomo. Pomysł ten w kontekście sondażowych wyników ciągle jeszcze nie zakorzenił się w świadomości lokalnych komentatorów życia społecznego. Ja, gdy sam ze sobą rozmawiam, to myślę, że już stała się rewolucja. Czy nadchodzące zmiany można postrzegać w kategoriach rewolucji? Z tą oceną warto się wstrzymać do czasu ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów.